Dzień dobry, z tej strony Mawkar. Dzisiaj mam dla Was kolejne auto. Jest to dość rzadko spotykany model. W sumie ja też go mam pierwszy raz. Alfa Romeo GT. Jest to 2007 rok. Silnik 1.9 OTD w wersji 150 koni. Dość mocny. Ładnie sobie radzi z tym wozem. A ogólnie co do auta, jak widzicie, auto ma bardzo fajne, oryginalne lufelki OZ Racing. Są to 18-calowe felgi, więc wóz prezentuje się na ich naprawdę konkretnie. Z takiego wyposażenia, jak jeszcze tutaj widzicie, mamy czujniki parkowania tył, spryskiwacze reflektorów. Te szyby się wydają, że z tyłu są delikatnie przyciemnione. Czy coś jeszcze? Chyba nie. Ogólnie co do auta, silnik chodzi dobrze, hamulce również. Technicznie jest bez zarzutu. Jak widzicie, prezentuje się dość ładnie, jak na pojazd, który ma 15 lat. Resztę Wam opowiem wewnątrz tego auta. Na razie na tyle, hej. No co, wracamy do wnętrza. Jak tutaj widzicie, auto jest dość dobrze wyposażone. Mamy przede wszystkim klimatyzację sprawną dwustrefową. Tutaj ją Wam pokażę. Jeszcze jest radio z MP3, a w schowku dodatkowo mamy zmieniarkę na kartę SD, USB i AUXa. Pokażę Wam teraz fotele. Skóra jest naprawdę ładnie utrzymana, ale przy tym przebiegu no, powinno to tak wyglądać. Pokażę Wam jeszcze mój fotel. Jest cały niewysiedziany. Naprawdę wygląda dobrze. Tu mamy przyciski od szyb, lusterek. Wykazują tutaj zużycie, ale Fiat Alfa wtedy stosowali taki dziwny plastik, który się łuszczył, taki coś jak Volkswagen, tylko to u nich było grubsze i ciężko było to zdrapać do zera. Tutaj mamy głośnik Bose. Nie wiem, czy to auto ma te głośniki, ale tutaj widać, że ktoś taki ma zamontowany. Przejdźmy na środek. Kierownica też jest skórzana. Tu mamy podgłaśnianie, tu mamy przełączenie piosenek. Auto również posiada tempomat, który jest sprawny. Spójrzmy na licznik. Na liczniku nie ma żadnych błędów. Fajnie trzyma temperaturę. Widzicie też również przebieg, stan paliwa. I komputer pokładowy również tutaj występuje w tym autku. Cóż jeszcze? Z takich rzeczy ciekawszych akcentów na popielniczce mamy napis GT. Jest to samochód sześciobiegowy. Więc na pewno na autostradzie nie będzie nas męczył głośną pracą na niższym biegu. Posiada również podłokietnik otwierany, dosyć pojemny. Auto nie ma zbyt wielu schowków, więc na pewno się przyda. Ogólnie auto jest ładnie i czysto utrzymane. Mam też do niego książkę serwisową. Tutaj możecie spojrzeć na wpisy, a jednak tu jest początek. Ostatni jest przy 88 w 2017 roku. A tutaj macie do niego ostatni przegląd techniczny. Przy przebiegu, niech spojrzę tylko, tutaj kilometr sztand, 151 tysięcy kilometrów ten samochód miał w 2018. Spójrzmy, do kiedy był ten przegląd, kiedy był robiony. Tak, w 2018 miał 151 tysięcy. Potem, jak widzicie tutaj na tym obrazku, przegląd był ważny do maja 2020, potem miał następny, ale niestety ktoś mi go nie dorzucił. Jeżeli interesuje Was to auto, zostawcie komentarz na YouTubie lub zasubskrybujcie kanał. Jeżeli szukacie innych aut, na pewno coś ciekawego wkrótce znajdzie się w ofercie. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytanie, możecie zawsze zostawić, wysłać maila lub też odwiedzić moją stronę na Automoto, jest to mawkarautomoto.pl lub też Instagrama mawkarauta. Na razie to by było na tyle, hej!